15 czerwca wspominamy świętą Marię Michalinę od Najświętszego Sakramentu, Dziewicę. Michaela de Smaisires i López di Castillo urodziła się 1 stycznia 1809 roku w Madrycie w zamożnej szlacheckiej rodzinie. Od młodości poświęciła się działalności charytatywnej, zwłaszcza wśród chorych. Miała talenty artystyczne, chętnie malowała i grała na harfie. Podczas epidemii cholery w 1834 roku w Guadalajarze służyła pomocą cierpiącym. Pomogła także w szpitalu San Juan de Dios w Madrycie. Tu zetknęła się z ofiarami prostytucji. Dostrzegając, że często taki sposób życia kobiet wynika z ich ubóstwa i braku wykształcenia, postanowiła temu zaradzić. W tym celu 21 kwietnia 1845 roku otworzyła szkołę z internatem przeznaczoną dla kobiet porzucających prostytucję. Szkoła zaczęła się bardzo szybko rozrastać. W 1847 roku po odprawieniu rekolekcji otrzymała szczególną łaskę mistyczną. Od tej pory jej życie koncentrowało się wokół Eucharystii. Wiara w rzeczywistą obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie prowadziła ją do niezachwianej pewności, że o cokolwiek będzie Chrystusa prosić, otrzyma. Za radą kierownika duchowego, jezuity ojca José Eduardo Rodrígueza, Michaela postanowiła założyć nowe zgromadzenie zakonne dla wspierania kobiet. 1 marca 1856 roku powstało Zgromadzenie Sióstr Służebnic Adoratorek Najświętszego Sakramentu i Miłosierdzia. W kwietniu 1858 roku zgromadzenie zostało zatwierdzone przez biskupa Toledo, a Maria została wybrana jego przełożoną generalną. Przyjęła imię Marii Michaliny od Najświętszego Sakramentu. Wkrótce domy nowego zgromadzenia powstały w Saragosie, Walencji, Barcelonie, Burgos, Pinto i Santander. Ostatecznie zatwierdzenie zgromadzenia nastąpiło w 1866 roku. W konstytucjach matka Michalina zapisała dwa istotne zadania dla sióstr. Nieustającą adorację Najświętszego Sakramentu oraz troskę o ubogie kobiety. Zgromadzenie zyskało także opiekę ze strony królowej Izabeli II, która po spotkaniu z matką Michaelą udzieliła jej hojnego wsparcia. Od 1857 roku jej spowiednikiem został święty Antoni Maria Claret. Podczas kolejnej epidemii cholery w Walencji zachorowała i zmarła 24 sierpnia 1865 roku. Pozostawiła po sobie bogatą korespondencję, a także rozmaite zapiski z podróży i rekolekcji oraz autobiografię. Proces beatyfikacyjny rozpoczęto w 1889 roku. Dwa lata później jej szczątki przeniesiono z cmentarza do domu założonego przez nią zgromadzenia i umieszczono w odpowiednim sarkofagu. Beatyfikacji Marii Michaeli dokonał 7 czerwca 1925 roku papież Pius XI. On też kanonizował ją 4 marca 1934 roku. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy obchodząc z radością wspomnienie świętej Marii Michaliny Dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,